Salę, taka wizyczka będzie, wchodzimy. Teraz wchodzi grupa na pogodzinę przed nami. Wy siedzicie, to jest tak, ładna mała sala. Na pewno wam jeszcze powiedzą, ale wy siedzicie po lewej stronie. Są dwa osoby dla świadków. My siedzimy z przodu, a za nami siedzi Patryk, Marusi i rodzice. Coś się nawet ostatnio dzieje. A może ja ci zrobię zdjęcie? Tak połka. Tam ogałam, więc... Jak zdejdę na pytanie, jest na tym nawet. Prawie jest na tym nawet. Pytanie do pana. Jakie piękne kwiaty przyma, zobacz. Milcz. Dajcie, ale a to ma kamerę? Ma. Przecież jakąś tam starszą. Chodź, Justyna, to zrobię. Potem by to ci kinali. My weźmiemy samochodem, podjedziemy, weźmiemy z tobą. Ciebie zabierzemy, oni otworzą drzwi, bo... A ty samochód wziąłeś? No, wziąłem, bo to tyle tego było w przejście. Zanim zdążyliśmy się zapakować wszystko. No, to postaw samochód. Gdzie mam zostawić? Samochód u nas, no, jutro przyjedzie. No, zobaczmy. A wychodzę z samochodu. A ty kiedy? Będziesz do końca życia. A ja będę tutaj? Nie chcesz się zamienić? Ty będziesz się zamienić. Będziesz pana młody. Nie chcesz? A ty będę. Wiesz, nie, może kiedyś byś miał, ale ty jeszcze nie. Ale chciałbym. To mój kolega Patryk. Dominika. W ogóle nie przyjąłeś ulicy Kościelnego. Też by kiedyś chciał. 12 lat. O! A przed Kościelnym później? Czy ktoś chciał? Też bardzo. No bo tam było dosyć dużo. Tylko u nas tam były tłumy na bardzo cywilne. Czy koledzy ze studiów, koleżanki. Nie wiem, Marvin, to są really stressed out when they're going to court night. Because they had to have a court in Poland, and they had a church wedding in the States. We had in the office, which was next to the Royal Palace, and there was a restaurant. So all the family went to the restaurant, and we went to the soldier's grave. Panią poproszę, tu o zajęcie miejsca. No dawajcie. Odwrot. Świadków zapraszam na fotele tu w środku. Goście proszę również siadają sobie na krzesełeczkach.
Witam Państwa bardzo serdecznie w Urzędzie Stanu Cywilnego na Warszawskim Ursynowie. Związek małżeński zawierać będą pan Piotr Aleksander Łebkowski i pani Jennifer Lynn Latlip. Świadkami dzisiejszej uroczystości są pani Justyna Roberta Olszewska i pan Paweł Adam Łebkowski. Drodzy Państwo, zawarcie małżeństwa to jedno z ważniejszych wydarzeń w życiu osobistym człowieka. Jest to również wydarzenie społeczne. Tworzy się nowa rodzina, która zgodnie z Konstytucją znajduje się pod ochroną prawną Rzeczypospolitej Polskiej. Z chwilą zawarcia małżeństwa rozpoczyna się nowy etap w życiu małżonków. Polski Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy stanowi, że mąż i żona mają równe prawa i równe obowiązki w małżeństwie. Obowiązani są do wzajemnego pożycia, pomocy, wierności oraz do współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek zakładają. Zawarcie małżeństwa polega na złożeniu zgodnych oświadczeń o chęci wstąpienia w związek małżeński przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w obecności świadków. Drodzy Państwo, czy w dniu dzisiejszym jesteście zdecydowani i gotowi złożyć takie oświadczenie? Proszę zatem wszystkich Państwa o powstanie. Proszę za mną kolejno powtarzać treść oświadczenia. Pan jako pierwszy. Teraz Pan. Świadomy praw i obowiązków. Świadomy praw i obowiązków. Wynikających z założenia rodziny. Wynikających z założenia rodziny. Uroczyście oświadczam, że wstępuję w związek małżeński z Jennifer Lynn Latlip i przyrzekam, że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe. Dziękuję bardzo. Teraz Pani będzie powtarzała za mną. Świadoma praw i obowiązków. Troszeczkę głośno bym mogła. Being aware of rights and duties. Wynikających z założenia rodziny. Resulting from establishing a family. Uroczyście oświadczam. I hereby solemnly declare. Że wstępuję w związek małżeński. That I am entering into the state of matrimony. Z Piotrem Aleksandrem Łebkowskim. Alexander Wolkowski. I przyrzekam, I promise, że uczynię wszystko, to do my utmost, aby nasze małżeństwo to make our marriage było zgodne, complacent,
Szczęśliwe. Happy. I trwałe. And lasting. Dziękuję bardzo. Czy świadkowie usłyszeli oświadczenie Państwa młody? Drodzy Państwo, na skutek zgodnych oświadczeń złożonych przede mną kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w obecności świadków uroczyście stwierdzam i ogłaszam, że związek małżeński pomiędzy panem Piotrem Aleksandrem Łebkowskim i panią Jennifer Lynn Latliff został prawnie zawarty. Szanowni Państwo, od tej chwili staliście się małżeństwem. Jako symbol zawarcia małżeństwa proszę nałożyć sobie obrączki. Drodzy Państwo, dowodem zawarcia małżeństwa jest akt małżeństwa. Państwo złożyliście oświadczenia, że po ślubie przyjmujecie nazwisko pana, tak? Dobrze. Dla dzieci wybraliście Państwo również nazwisko męża, tak? Zapraszam do podpisania aktu, proszę uprzejmie. Ale co dalej? Z tatarym nazwiskiem jeszcze tak. With the old last name. Yes. You made them. Dziękuję. Proszę przejmie teraz pizza. Poniżej. Po lewej, tak? Tak, otrzymam pizza. Proszę, zapraszam Państwa na swoje miejsca. I proszę uprzejmie, zapraszam świadków. Opowiadać proszę. Dziękuję bardzo. I jeszcze jeden podpis. Drodzy Państwo, nasza uroczystość powoli zbliża się już do końca. Ślub odbył się. Dziękuję świadkom. Chciałam jeszcze powiedzieć, że ślub odbył się w obecności tłumacza przysięgłego pana Marka Kądzielskiego. Drodzy moi Państwo młodzi, cóż Wam życzyć? Życzę takiej nieustającej miłości na każdy Wasz wspólny dzień. Dużo radości z bycia ze sobą. Bądźcie Państwo zawsze razem, nigdy obok siebie. Wszystkiego dobrego.
wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Nie prowadź panie młody. Coś teraz podgląda. Za jak? Jakieś pani. Tak? A, tak fajnie. Messi spotkał się. Poczekajcie chwilkę. Nie, to w domu, w domu. Patrzcie, dzieciaki, życie. Stańcie koło się. Ej, patryczko. O, wspierać teraz. A we have to pick ball up. Mogę to jest Polish name. Yes, it's a Polish name. Ej, it's a couple of złotych, so. Give it up. Rzecz. Oh my god. Help. Ale nie tam! Dobrze! Dobrze! That's an old tradition! Zbieraj pan, pomagaj! You got everything? I think so! Dobrze, pomagaj! Apparently it's going on. Everything! Oh my god! Okay, so we're sitting at home. We're rich! We're rich! Do you like the present? Oh my goodness! Thank you. Oh my god! Thank you. That there's a seat inside and the balance of the trip. Okay. Wow. Teraz kupimy to. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. All the best. Thank you. Very much. I know, but I don't have a. Ty tam nie jesteś Amerykaninem. Jak chcecie, to weźcie tam. Nie ma na bilety powrotne.
recording us going through this conversation. It's going to be so weird. You know what? The door should lock. Drzwi się powinno zacząć, a my ci pomachamy, tak? I odjedziemy. Just married. No Rolls Royce, no Bentley? No. Just Jenny. Warsaw Subway? Just Jenny. Lucky for the Subway tokens. Awesome. What is it? Junior Specialist, thank you. Mr. Alphonse. No właśnie.